Catering Pomelo, to strzał w dziesiątkę. Chodzimy w ich pole karne. Złap mi na 20, 25 mecze, dobrze? Panowie, stały fragment. Maciej, pakuj się w środę. 20 mecz. 20, 25 mecz. Tak? Kosa, wrzuty tak samo. Jeden na jeden, ale wrzuty też, żeby się dawali, żeby była różnorodność. Olszy. No. Ja wchodzę do linii i zazwyczaj będę tam mało cofaną, nie? To tam bądź się, kurwa. Ale mówię, wrzuty, różnorodność. Panowie, czerpmy z tego przyjemność. Nie, nie. Od początku do końca zaangażowanie będzie dobrze. Katerys! Weszło! Powodzenia w tych sportach. Dawaj, dawaj, dawaj już. Gabor! Urbi, bliżej koła na drugą piłkę. Pograj! Dziurą. Przecież kurwa wygrał pozycję normalnie. Dziurą go pierdolę. No tak. I gdzieś mówiłem. Dobra. Burkhardt, sytuacja do strzału. Marcin Burkhardt uderza z wolnego, gol! Kapitalna bramka Marcina Burkharda. To, co zrobił teraz nasz doświadczony środkowy obrońca, po prostu. Marcin Burkhardt. No, ręce same składają się do oklasków kibiców, którzy dzisiaj pojawili się przy obrońcu w Tobruku. Dawaj w linię, w linię! Kurwa, tylko nie wiedziałem, że tak zajdzie, nie? Daj kaworotę. Panowie, ale musimy z drugiej strony na drugą szybciej zgrać, bo oni mega zawężają. I tam jest kurwa, jest albo kosa, albo Orsi jest z drugiej na ten, na boku, tak samo bokiem, nie? No dobrze, szybciej. I róbmy pressing, oni kurwa nie umieją być z tego. Zajebiście presujecie, Gabor. Naprawdę. No i tak, z gęgiem pressing, gęgiem. Ty pójdziesz, Czekan pójdzie, Noni pójdzie, ja pójdę i ślubu, oni mają kurwa dużo miejsca. Ale oni się teraz boją, się od razu, podbiegłeś, się od razu kopną, od razu. Długo grają, to my kasujemy, bo Świdnik wygrywa wszystko, ja sobie też tam go ustawiam na tyle, że wiesz. Za plecy będzie, wiesz. Tak. To weź go o tej i niech on ktoś przyjdzie, prawda? Mamy dużo dobrego ze naszego pressingu. W końcu nam pressing pomaga, nie przeszkadza, w końcu mamy dobrą sytuację. Urbi, idź wyżej wtedy sobie, bo tam jest tak. Mi jest Olszy. To idź sobie tam wyżej, nawet będziesz w polu karnym i pierdolniesz tam. Ona ci spadnie. 1-0, KTS Weszło prowadzi z warszawską Polonią, właściwie z rezerwami tej drużyny. Po pięknym strzale Marcina Burkharda, kto nie widział, to na pewno niech sobie odwinie. Krówka, Gabor Grabowski, zobaczmy, Grabowski ucieka, tutaj Kosecki jest na drugiej stronie. Starczu z Baranem, zobaczmy, Kosecki, Baran fauluje Koseckiego i to chyba będzie czerwona kartka dla zawodnika Polonii Warszawa. Nie no, jednak tylko żółty kartonik. Daj wody! Wiem. Ja pierdolę! Dobre, Maciek, dobre! Dawaj, twoje bochen! Maciek, obniż! Dawaj, Gabczyk, końcuba, dawaj! Jak daję na czwórkę, to do fałku będziemy wchodzić, że? Do szóstki, żeby jeden biegał. Tak. Brawo, Urbi! Czas, ustaw! Maciek, cofnij, to jest robota świętego! Brawo! Ej,
Dawaj, zawężaj! Zawężaj teraz! Faulem, faulem! Teraz piłka się przedostała, zobaczmy, mamy gola. Chwila nieuwagi, gol samobójczy chyba Bartka Olszewskiego. Teraz to nie ma co filmować, Janusz. Ja pierdolę! Ja pierdolę! Kurwa jego ma! Pierdolamu się! Pierdolamu się tam! Dawaj tutaj karton, dawaj tutaj temu czerwonemu! Kurwa, dawaj tutaj wolę! Teraz nerwowo na boisku. Urbański przepychał się z rywalami, teraz Urbański do Neumana, Neumann wycofuje piłkę do Jakubczyka, jest Kosecki! Fabien, dawaj, ochroniacze! Zmiana, zmiana, pan sędzio! On dośrodkowywał tę piłkę, na którą no nieszczęśliwie wpadł Bartek, ale nadal weszło. Neumann schodzi w pole karne, Neumann! Mikołaj Neumann, 2-1, indywidualna akcja Mikołaja Neumanna! I to jest gol dla KTS-u. Kto miał to zakończyć, tę akcję, takim strzałem jak nie on, jak nie nasz prawoskrzydłowy, kapitalny gol Mikołaja Neumanna, uderzył zewnętrzną częścią buta po długim rogu w okienko bramki Brudnickiego. No dzisiaj gole dla weszło kapitalny. Marcin! Wszystko po mi polegali! Ale proszę, kurwa! Dobra robota! Brawo, Noju! Nie biegaj nisko i! Ej, sędzio, minuta? Pół minuty! Tak jest! Dobra, brawo! Jest! Brawo, Noju! Siema! Gdzie mam? Udało się odczuć te zejścia z pierwszego zespołu Polonii, dlatego to zwycięstwo smakuje tym bardziej i tym bardziej, że zdobyliśmy je w ostatnich minutach. No właśnie, zwycięstwo urodziło się, można powiedzieć, w problemach, ale za to pewnie smakuje lepiej. Jak ten mecz będzie na Was działał przez pryzmat spotkania już w środę w Pucharze Polski? Świadomą grupą zawodników, dlatego zawsze też wiemy, o co gramy, niezależnie od rangi spotkania, czy to jest puchar, czy to jest liga. Więc generalnie myślę, że do środowego spotkania i na resztę spotkań ligowych będziemy podchodzić tak samo. Zawsze liczą się tylko 3 punkty i tylko zwycięstwo i dobra gra zespołu przy okazji. Dzięki wielkie. Dziękuję za emocje, bardzo. Dzięki wielkie za zwycięstwo. Dzięki, dzięki. Brawo, no mi, kurwa. Ale tam leciałem, mówię, kurwa. Catering Pomelo to strzał w dziesiątkę.